Podcast HR na szpilkach. Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Chromik. Projektuję profesjonalne procesy rekrutacji i dzięki odpowiednio dobranym narzędziom buduję zgrane zespoły pracowników. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Przychodzi HR do zarządu. Odcinek 12. Tajniki wywiadu rekrutacyjnego. Czy wiesz, że aż 75% kandydatów nie przyjęłoby oferty pracy, gdyby zostali źle potraktowani w czasie rozmowy kwalifikacyjnej? W ramach cyklu Przychodzi HR do zarządu przedstawiamy case studies z życia firm, inspirujemy do śledzenia trendów w obszarze HR i wskazujemy narzędzia do wspierania organizacji w pokonywaniu trudności związanych z kapitałem ludzkim. Dziś o tym, jak brak profesjonalnej struktury wywiadu rekrutacyjnego oraz przedkładanie życiowej intuicji nad systemowe badanie kompetencji w procesie pozyskiwania kandydatów prowadzić mogą do utraty ciężko zdobywanych kandydatów, ogromnych kosztów rekrutacji oraz narażania pracodawcy na konsekwencje związane z łamaniem przepisów RODO. W firmie X uruchomiono produkcję nowego produktu. Plan zarządu zakładał znaczące zwiększenie wolumenu sprzedaży poprzez zdobycie nowych klientów. Zaplanowano akcję marketingową i sprzedażową. W związku z tym postanowiono poszerzyć grono sprzedawców. W dziale sprzedaży funkcjonowały już 3 zespoły. Każdy z nich prowadził inny kierownik. W zespołach A i C proces rekrutacyjny przebiegał sprawnie. W przeciągu 1,5 miesiąca udało się przeprowadzić selekcję i wyłonić po 2 osoby, którym złożono oferty pracy. W zespole B proces utknął na etapie selekcji kandydatów. Procedura rekrutacyjna ku zadowoleniu działu HR przebiegała tak, że dział HR pozyskiwał kandydatów spełniających ustalone wcześniej kryteria pod względem kompetencji, doświadczenia i dostępności, przekazywał je bezpośrednio kierownikom komórek sprzedaży. Ponadto rola HR obejmowała komunikację z kandydatem. Rolę hiring managera pełnili samodzielni kierownicy, którzy prowadzili spotkania z kandydatami, dokonywali oni ostatecznej selekcji i składali ofertę zatrudnienia kandydatowi. Niepokój szefowej HR wzbudziła informacja, że kierownik zespołu B odrzucił na etapie selekcji aplikacji bez przeprowadzenia spotkań czy wywiadów online ponad 80% przedstawionych mu kandydatów. Wobec wszystkich handlowców obowiązywały ustalone od roku kryteria selekcyjne. Wprowadzono profil kompetencyjny i ustalono procedurę rekrutacyjną. Dział HR bardzo był zadowolony, że kierownicy w zespole sprzedaży chętnie i bez oporów zgodzili się na pełnienie roli hiring managerów. Niepokój szefowej HR wzbudziła sytuacja w zespole B. Postanowiła przyjrzeć się temu bliżej. Jak wynika z badań, aż 74% rekrutujących menedżerów w Polsce spodziewa się trudności z pozyskiwaniem pracowników. Głównym powodem zwiększonych rekrutacji będzie rozwój biznesu, według badania firmy Hays. Tym, na co szczególnie zwracają uwagę kandydaci podczas poszukiwania nowych zawodowych wyzwań, jest proces rekrutacji. Według nich najistotniejsze są spójność informacji w ogłoszeniu z tym, co jest przedstawiane podczas rozmowy, podawanie widełek płacowych, informacja zwrotna w trakcie procesu rekrutacji. Według innego badania firmy Korn Ferry aż 75% kandydatów jest przekonanych, że nie przyjęłoby oferty pracy, gdyby zostali źle potraktowani w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. W wyniku spotkania z szefem zespołu B oraz rozmów z kilkoma pracownikami, którzy to potwierdzili, okazało się, że panowały tam osobliwe praktyki w zakresie oceny kandydatów. Szef miał bowiem zwyczaj konsultowania wybranych przez siebie CV ze swoimi podwładnymi. Szefowej HR tłumaczył to tym, że angażuje w proces oceny wstępnej najbardziej doświadczonych swoich pracowników, którzy potencjalnie będą wdrażali, a później współpracowali z tymi nowo zatrudnionymi. Tego typu konsultacje odbywały się w sposób nieformalny, często podczas lunchu i sprowadzały do większego lub mniejszego ironizowania czy obśmiewania kandydatów, do czego zachęcał sam kierownik. Efekt był taki, że jego proces rekrutacyjny stanął w miejscu. Ponadto szefowa HR dowiedziała się, że sposób prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy dostąpili już zaszczytu spotkania z kierownikiem, pozostawiał też wiele do życzenia.
Opierał się bowiem na całkowitej swobodzie i zależał od bieżącego nastroju rekrutującego. Kierownik zespołu B nie posługiwał się żadną formalną strukturą pytań czy zagadnień, które poruszał z kandydatami, bazując na własnym doświadczeniu, intuicji i wyczuciu ludzi handlu, które, o czym był przekonany, jeszcze nigdy go nie zawiodły. Paradoksalnie zespół B był bardzo zgrany i wspierał się wzajemnie, realizując z powodzeniem wyznaczone cele. Menedżer był osobą otwartą, wesołą i przekonaną mocno o swoim nieodpartym uroku osobistym. W konfrontacji z oczywistym faktem nieefektywnego procesu rekrutacyjnego oraz ewidentnym złamaniem obowiązujących w firmie procedur RODO dał się przekonać do eksperymentu z ustrukturyzowanym wywiadem rekrutacyjnym, który wspólnie z szefową HR opracowali i przeprowadzili. W szerszym planie sytuacja ta poskutkowała następującymi zmianami. Przeglądem procedur i szkoleniem w zakresie przetwarzania danych osobowych dla kierowników jednostek. Opracowaniem i wprowadzeniem i przeszkoleniem kierowników, którzy pełnią rolę hiring managerów w zakresie stosowania i korzystania wywiadów ustrukturyzowanych. W dziale sprzedaży opracowano też listę pytań i obszarów, które powinny zostać poruszone w trakcie rozmowy z kandydatami, by móc później ich porównać. Ze spotkań obowiązkowo należało też sporządzić notatkę w systemie ATS. Mam nadzieję, że mój podcast okazał się dla Ciebie pomocny. Zdobądź wiedzę z obszaru prawa pracy, wynagrodzeń, podatków i szeroko pojętego HR. Zdobywaj nowe kompetencje. Będzie mi bardzo miło, jeśli będziesz odwiedzać nasz blog hrnaszpilkach.pl. Powodzenia w drodze do mistrzostwa zawodowego. Do usłyszenia!